Alessia Colmenares i Jorge Martinez. W filmie Maria, odcinek 38. W pozostałych rolach nie wydaje ci się, że minęło zbyt wiele czasu, mamo? Bądź spokojna. Łatwo ci powiedzieć. Co robisz? Dzwonisz do niego? Niech on to zrobi. Nie pokazuj mu, że się martwisz. Wiem, co robię, mamo. Halo? Panna Ferran? Jaka miła niespodzianka. Proszę posłuchać. Muszę pana o coś zapytać. To, co mi pan zaproponował, chyba nie wmieszał pan w to inżyniera Aroczy. Proszę dać mi skończyć. Chciałabym wiedzieć, czy już po wszystkim i jak poszło. Niech pani mnie wysłucha. To, o czym mówiłem, jest już nieaktualne. Nie z powodu pani. Sytuacja wymknęła mi się spod kontroli. Teraz jest zainteresowany ktoś inny. Kto? Czy ktoś wykupił tajemnicę, aby pomóc Marii? Nie. Proszę się uspokoić. Człowiekowi, który, jak pani mówi, wykupił tajemnicę, bardziej niż pani zależy, aby ją zniesławić. Proszę się więc nie spieszyć. Ta dziewczyna się doigra. Nim zdąży się zorientować, przekona się pani. Mam nadzieję, panie Leiva. Mam nadzieję. Halo? Tak? To ja. Kto mówi? Ricardo Lastra. Muszę się z tobą zobaczyć jeszcze dzisiaj. Już po północy, Ricardo. Co się stało? Co takiego? Halo? Nie, inżyniera nie ma. Nie. Chwileczkę. To do ciebie. Dziękuję. Halo? Kto mówi? Co słychać, Lastra? Nie, nic więcej nie słyszałem. Co się stało? Rozłączyło się. Cóż tak ważnego chciałeś mi powiedzieć? Osobiście?
Dobrze. Możesz przyjść do biura. Dlaczego właśnie tam? Dobrze. Może być. To po drodze. A zatem o 6:00. Do wieczora. To był Lastra? Kanalia. Ale jest bogaty. To jeden z tych, którzy uważają, że mogą kupić wszystko. Ma zmysł do interesów. Chce ci zlecić jakąś pracę? Nie. Zaprosił mnie w tak dziwne miejsce, że aż mnie to zaintrygowało. Wiesz, o czym myślałam, zanim zasnęłam? O tym, co mi powiedziałaś. Co? O tym człowieku, który cię szantażuje. Jak się nazywa? Lastra. Właśnie. Widział cię w tym lokalu z Juanem Carlosem? Tak. Śledził nas. Skąd mógł wiedzieć, że tam byliście? Może to przypadek? To nie przypadek, Matyldo. Dzwonił do mnie po południu. Chciał się spotkać ze mną przed domem. Przed domem? Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Przegoniłabym go. Boję się go. Musisz koniecznie zrobić, co ci powiem. Musisz powiedzieć wszystko Juanowi Carlosowi. Powiem mu, Matyldo. Ale muszę zebrać się na odwagę. Jeśli ty tego nie zrobisz, zrobi to Lastra. Ale potem Juan Carlos nie uwierzy już w ani jedno twoje słowo. Idę. Chwileczkę. Nareszcie. Co tu robisz o tej porze? Pokłóciłem się z ciotką. Wierzę. Ma paskudny charakter. Kto dzwonił? Co się stało, Tony? Cześć. Coś nie tak? Właśnie mówiłem Rafaelowi. Pokłócił się z ciotką. Chodzi o to, że hałasujemy? Tak, między innymi. Co jeszcze? Nie o to, co masz na myśli. Stara nie chce, żebym przychodził do waszego domu? Nie, jej zdaniem gramy za głośno. Przyszedłem spytać, czy ojciec Rolego zgodzi się, żebyśmy robili próby u ciebie, u mnie? Przyjąłeś takiego jak ja i teraz wszyscy się tu pchają. Zazdrośniczy. Może masz rację. Muszę porozmawiać z rodzicami. Myślę, że nic nie powiedzą, ale moja siostra może się sprzeciwić. Twoja siostra? Dlaczego? Jego siostra to inna para kaloszy. Kto ją zobaczy, zapomina o muzyce i kłopotach. Przestań żartować. Moja siostra jest po prostu trochę impulsywna. Boję się, że się nie zgodzi. To pewne. Lepiej nawet jej nie pytać. Tak. Nic nie wskuramy. Spróbuję przekonać ciotkę. Mogę powiedzieć, co o tym myślę? Zdaje się, że on bardzo lubi przychodzić na próby do twojego domu. Zauważyłem. Uważaj, bo możemy zostać szwagrami. O co chodzi? Śniadanie. Proszę. Dzień dobry. Sam? Nie rozumiem. Z łóżka na wózek? Oczywiście, muszę ćwiczyć. Cieszę się. To znaczy, że już wkrótce będę mógł spełnić twoje życzenia. Dobrze. Wiesz, co mam na myśli? Tak, przecież rozmawialiśmy o tym wiele razy. Ne abbiamo parlato tante volte.
Zwierzyłaś się też Matyldzie? Halo, kto mówi? Jak się pan czuje, Lastra? Jak interesy? Tak. Cały dzień będę w Błękitnym Kocie. Ale jeśli przyjdzie pan wcześniej, dziewcząt nie będzie. Tak, oczywiście. Proszę przyjść, kiedy pan zechce. Proszę też nie zapominać, że wycofanie się z tej sprawy drogo mnie kosztowało. Niech pan sobie wyobrazi, że klientka zadzwoniła do mnie dziś w nocy. Tak, oczywiście wierzę w pańską hojność. Matyldo? Co powiedziałaś o mnie, Giorgio? Giorgio? Tak. Dzięki czemu postanowił się nie poddawać i przezwyciężyć chorobę. Ile kłopotów masz przez tę rodzinę? Więc wiesz, co to takiego? Nie, przysięgam. Wiem tylko, co powiedziała Dorita. Uważa, że Giorgio jest w tobie bardzo zakochany. Proszę wejść. Co słychać, Mario? Wszystko dobrze. A u pana? Powiem pani Amelii, że pan przyszedł. Nie trzeba. Jak pan uważa? Witaj, Olgo. Co słychać? Mogę usiąść? Oczywiście. Zastanowiłaś się już nad moją propozycją w związku z końcem roku? Miałam to zrobić? Obiecałaś. Nie przypominam sobie. Poprosiłaś o czas do namysłu. Przyjąłem to jako obietnicę. Rozumiem. Nie myślałaś o tym? Wolisz, żebym kłamała, czy powiedziała, żebyś jeszcze zaczekał? Wolę prawdę. Dalej będę żył nadzieją. Będziemy też mieć więcej czasu, żeby się lepiej poznać. Jestem pewny, że gdybyś mnie znała, pokochałabyś mnie. Skąd ta pewność? Jesteśmy do siebie podobni. Tak samo czujemy, przeżywamy. Oboje lubimy muzykę, poezję. Dzień dobry. Cześć, Roli. Roli to prawdziwy miłośnik muzyki. Znasz go? Jest synem Pepe, waszego pracownika. Tak, wiem też, że gra w zespole to niego, choć nie musi to zaraz oznaczać, że jest miłośnikiem muzyki. Jest znakomitym pianistą, prawdziwym wirtuozem. Przepraszam, nie chciałem cię obrazić. Nic się nie stało. Chciałbym z tobą porozmawiać. Dobrze. Przepraszam ciociu, to tylko chwila. Nie szkodzi. Usiądź. Dziękuję. Jest w pani zakochany. Fermin? Tak. Nie. To przyjaciel. Nic więcej. Dlaczego miałby być zakochany? Nie jeden umiera z miłości do pani.
Juan Carlos. Wrócił już Juan Carlos, Matyldo. Robię się taka nerwowa, gdy on jest w domu. Dlaczego? Przecież tak chętnie się z nim spotykasz. Tak. Ale boję się, że pani Amelia zobaczy nas razem i wszystkiego się domyśli. Obawiam się także, że skoro pan Giorgio jest we mnie zakochany, więc robisz się nerwowa przeze mnie. Nie, to nie twoja wina. Zrozumiałam tylko, że w życiu trudno być szczęśliwym. To zależy od człowieka. Gdybyś była tak powierzchowna jak twój brat, łatwiej byłoby ci być szczęśliwą. Rolly lubi grać w twoim domu. Teraz na pewno siedzi przy fortepianie z twoją siostrą. Jasne. Dlaczego nie chciałeś wejść? Bo wiem, że twoja ciotka będzie miała pretensje. Powiedz prawdę, Tony. To nie dlatego, że gramy tutaj. No, hai ragione. Cóż, teraz nie chcę widzieć Rolego, bo jest synem kierowcy. To przedziwne, wiem. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie zacznę zarabiać. Chcę mieć dużo pieniędzy, żeby móc wcisnąć je w twarz ludziom takim jak twoja ciotka. Myślisz, że to takie proste? Nie wiem. Ale musi być jakiś sposób. Dopnę swego. Która godzina, Diano? Po piątej. Całe szczęście. Twój zegarek jest zepsuty? Późni się. A jestem umówiony. Z Marią? Dlaczego z Marią? Wszyscy o tym mówią. Wszyscy? Tak. Co mówią? Nic takiego. Ale najważniejsze, żebyś nie zmienił zdania po tym, co powie ciotka Amelia. Bądź spokojna, mam dosyć odwagi, by stawić jej czoło. Teraz jej to powiesz? Nie. Najpierw Maria musi stąd odejść. Chcę znaleźć jej małe mieszkanie, w którym zamieszka z bratem. A potem? Potem? Potem się z nią ożenię. Nawet jeśli będę musiał wystąpić przeciw całej rodzinie. Brawo! Jak się pan czuje, Lastra? Co słychać, Leiva? W porządku. Pan mnie intryguje. Dlaczego? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Jest pan tu z kimś umówiony? Tak, z inżynierem Arocho. Skoro chcemy zdemaskować przed nim tę dziewczynę, tę dziwkę, zróbmy to tutaj, gdzie polowała na klientów. Słuchaj, to cię zainteresuje. Wiesz, co powiedział Dianie Juan Carlos? Po pierwsze, musisz przestać pracować tu jako służąca. A potem... ślub. Nie. Co za radość. Tak powiedział. Dowiedziałam się od Diany. Chciałam się upewnić, ale wyszedł. Tak się cieszę. Widzisz, że mówiłam prawdę? Tak, myliłam się. To poważna sprawa. A kiedy twój brat powie to matce? Może gdy Marii już tu nie będzie, inaczej wiesz, co by się stało? Nawet nie chcę o tym myśleć.
Nie wiem, jak to przyjmie twoja matka. Na awanturze się nie skończy. To przeznaczenie. Los nie chce, żebym była szczęśliwa. Pani Amelia mnie nie zaakceptuje. Co ty mówisz? Nie załamuj się. Zobaczysz, że mój brat wszystko załatwi. On umie podejść matkę. Można? Cześć. Wejdź. Miło cię widzieć. Ciszej. Jak matka Jenny dowie się, że tu jestem, wyrzuci mnie. Jeśli jej na to pozwolę. Nie tylko Juan Carlos wie, jak z nią postępować. Lepiej będzie, jeśli pani nie zobaczy cię tutaj. Jak macie sobie coś do powiedzenia, idźcie do pokoju. Tak. Chodź, Rafaelu. Musimy porozmawiać. Zobaczymy się później. Lubisz łamać ludziom serca. Teraz wiesz już wszystko, Rafaelu. Jestem pewna, że Juan Carlos mnie kocha. Dziwne, że pan Claudio był taki nieufny. A Matylda chciała mnie stąd odprawić. Teraz cieszy się najbardziej ze wszystkich. Wiesz, co zrobię? Napiszę do mamy i wszystko jej opowiem. Albo lepiej nie. Zmartwi się. Jest bardziej nieufna od Matyldy. Quella è più diffidente di Matilde. Tu che ne dici? Jak sądzisz? Cosa hai detto? Co mówiłaś? Napisać jej o tym czy nie? Dai, lo stesso. Wszystko jedno. Sai che cosa? Wiesz, o czym myślę? O czym? Che Jenny si sta innamorando. Że Jenny zakochała się we mnie. To jakbym wygrał los na loterii. Już tak dawno nie pisałam do mamy. Jeśli będę z Jenny, kochana mamo, piszę, żeby ci powiedzieć, mógłbym z nią być. Rafael i ja jesteśmy zdrowi. To mógłby być sposób, żeby stać się bogatym. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Rafael! Rafael, ty prego! Przestań chodzić w tej z powrotem. Nie mogę się skupić. Jenny jest ładna, Mario, prawda? Podoba mi się. Uważaj. Mam. Kochana mamo, straciła dla mnie głowę. Mam ci tyle do powiedzenia. Ona za mną szaleje. To chyba mój wygląd. Wydaje się, że takim dziewczynom podobają się chłopcy ze wsi. Jesteś wariat. Wariat? Czemu nie pogadamy o... Nie. Chcę skończyć list. Dlaczego ty też nie napiszesz do mamy? Pozdrów ją ode mnie. Co myślisz o Jenny i o mnie? Nie wiem, co powiedzieć. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie, pisz dalej. Jak mam pisać? Co chwilę mi przerywasz. Dobrze mieć takie mieszkanie, pieniądze, samochody. Zdobędę to wszystko dzięki Jenny. Przestań. Nie, Mario, mam dosyć biedy. Jestem już zmęczony. Chcę pieniędzy, wszystkiego. I Jenny pomoże mi w tym. Zostaw Jenny w spokoju. Droga mamo. Dobrze, zostawię ją. Ale to ona mnie prowokuje. Zakochała się we mnie. Śnij, obudź się.
Dlaczego nie miałbym śnić? Bo Jenny to nie los na loterii. To musi być wspaniałe, mieć pieniądze. Daj spokój. Widziałaś garaż Aroczów? Trzy najnowsze samochody. To cudowne być bogatym. Może. Ale ja wolę być bez pieniędzy. Za to szczęśliwą. Pozwól mi teraz skończyć list. Kochana mamo, muszę dopiąć swego. Myślę o tobie. To już pisałam. Tyle bym dała, żeby mama była tu z nami. Już niedługo, siostrzyczko. Ziszczą się nasze marzenia. Tak. Bene. Całuję cię, mamo. Amelia, non... Nie możesz tak postępować. Dlaczego? To dom, a nie hala koncertowa. Nie chcę tu widzieć syna kierowcy mojego męża i tego drugiego. Nie mów tak o nim. To syn kierowcy. Zrozumiałaś? Nie mam ochoty go tu widywać. Ani jego, ani brata Marii. To musi się skończyć raz na zawsze. Czym ci chłopcy ci przeszkadzają? Oni tylko grają. Ten jazgot nazywasz graniem? Zdejmij nogi ze stołu. Myślałam, że jesteś bardziej nowoczesna. Nie dowcipkuj. Jestem nowoczesna. Chcę, żeby robili próby gdzie indziej? Tak. Niech zabierają stąd swoje rzeczy. Czy z uwagi na mojego syna my też mamy się wyprowadzić? Ciociu, nie komplikuj spraw. Nie przesadzaj, Olgo. Powiedziałam tylko, że syn kierowcy mojego męża, Roli, nieważne jak się nazywa, i brat służącej, Rafael, panoszą się tu jak u siebie. A powinni wiedzieć, gdzie jest ich miejsce. I nie patrz tak na mnie. Masz rację. Nie podoba mi się twój ton. Przyznaję ci tylko rację, mamo. Rzeczywiście brat Marii, Rafael, budzi we mnie litość. Co takiego? Litość. Zawsze mówisz, że żal ci biedaków. Jeśli nie przestaniesz, dam ci w twarz. Zrozumiałaś, Olgo, co powiedziałam? Tak, Amelio. To dobrze. Zrozumiałaś, co powiedziałam? Powinni wiedzieć, gdzie ich miejsce. Państwo tu, podwładni tam. Przestań. Wiesz, jaka jest twoja matka. Jest gorsza, niż myślisz, ciociu. Znam ją. Starałam się wytłumaczyć to Rafaelowi. Musiałam go przekonać, że ja nie mam podobnych uprzedzeń. Biedny Rafael. Naprawdę ci go żal? Nie. To coś innego. To co mam teraz zrobić? Lepiej porozmawiam z Tonym. Amelia ma rację. Robią wyjątkowy hałas. Nie przejmuj się, ciociu. Powiem Rafaelowi, żeby tak nie walił w ten swój bęben. Żeby był delikatniejszy. Nie mamy czego wysłać mamie. Powinniśmy zacząć oszczędzać, żeby móc wysłać coś do domu.
Widzisz, że pieniądze są potrzebne? Rozumiesz, dlaczego chcę być bogaty? Nie trzeba być bogatym, żeby być szczęśliwym. Tak, ale nie mów mi, że pieniądze nie dają szczęścia. Nie mówię. Myślę jednak, że ja nie potrzebuję pieniędzy, żeby być szczęśliwą, bo ty nie masz ambicji. Każdy ma swoje własne ambicje. Mnie nie interesują samochody, ubrania. Ja pragnę tylko, żeby ziścił się mój sen. Jaki sen? Niczego nie rozumiesz. Żeby nie być bez rodziny. Bez rodziny? Jakbyś nie miała brata i matki. Kim my jesteśmy? Jesteście moją rodziną. Matką, bratem. Wszystkim. Brakuje mi jednak czegoś, co nieuniknione. Może w tym roku pojedziemy z mężem do Europy. Od dawna chcemy ją zwiedzić. A może zdecydujemy się na Karaiby? Dobrze by to zrobiło. Felipe jest taki zapracowany. Nigdy nie widziałam człowieka tak pochłoniętego pracą. Żyjecie na wysokim poziomie, musi dużo pracować, żeby go utrzymać. Nie, on po prostu nie może żyć bez pracy. Nie jest domatorem. Nie jest pani zazdrosna? Oczywiście. Miłości zawsze towarzyszy zazdrość. Proszę uważać, zazdrość to choroba. W takim razie jestem tylko trochę chora. Więc wybiera się pani na Karaiby? Na razie to tylko plany. Mąż będzie szczęśliwy. Musi pani tylko przestrzegać diety. Dlaczego? Wydaje się, że to, co widziałam w folderach, jest prawdą. Mają tam wspaniałą kuchnię. Więc sama pani rozumie. Ja nie mam takich problemów. Nie tyję. Szczęścia raz pani. Proszę jednak unikać słońca. Źle wpływa na skórę. Wiadomo, że opalenizna dodaje uroku, ale ja wolę być piękną duchem niż ciałem. Piękną duchem? Co robisz? Przepraszam. Co ty wyprawiasz? Co się stało? Jesteś zbyt nieuważna. Nic nie szkodzi. Przykro mi, pani Amelio. Nie zrobiłam tego specjalnie. Dobrze, już dobrze. Ale następnym razem. Bardziej uważaj, Corito. Dziękuję. To dla pani. Dziękuję. Nie musi pani zmieniać fryzury. Tą pani do twarzy. Naprawdę? Tak, dodaje pani uroku. Zresztą zawsze wygląda pani znakomicie. Nie przesadzajmy. Zapewniam panią, że to prawda. Dziękuję. Proszę, proszę. Jak się czujesz, moja droga? Co za niespodzianka. Właśnie wczoraj pomyślałam, że już dawno u nas nie byłyście. Iwana jest pochłonięta pokazem mody. Chcę jej zrobić niespodziankę i odwiedzić ją. Sprawisz jej przyjemność, choć myślę, że to ona zrobi ci niespodziankę. Słucham? Idź do niej. Jest w domu. Niespodziankę? Mnie? Nie chcesz chyba powiedzieć, że wyznaczyła już datę ślubu. Intrygujesz mnie. Już się tam wybieram. Na razie. Telefon. Do mnie? Kto to? Czeka. Halo?
Bebe. Dobrze. Dlaczego? Nie chciałem cię przestraszyć. Tak. Wiesz, że nie umiem kłamać. To nieprawda. Przepraszam. Wiem. Po raz pierwszy rozmawiamy przez telefon. Nie. Dobrze. Masz rację. Jeszcze nie wiesz, co chcę ci powiedzieć. Posłuchaj. Zadzwoniłem tylko po to, żeby usłyszeć twój głos. Teraz możesz się rozłączyć. Naprawdę? Tak, wierzę ci. Ale ponieważ pierwszy raz rozmawiamy przez telefon, jestem zaskoczona i wzruszona, że do mnie zadzwoniłeś. Musiałem. Pragnę być blisko ciebie. Wszystko jest takie cudowne. Nadzwyczajne. Oczywiście, kochanie. Z każdą chwilą przeżywam nowe emocje, wzruszenia. Zawsze tak jest. Co powiedziałabyś na randkę dziś wieczorem? Nie, kochanie, nie bój się. A co ma z tym wspólnego moja matka? Jeśli się dowie, powiem, że jesteś moją narzeczoną. Myślę, że dobrze to przyjmie. Będzie szczęśliwa, że znalazłem kobietę moich marzeń. A więc zobaczymy się dziś wieczorem. Tak, Mario. Proszę cię, nie mów więcej takich rzeczy. Dziękuję. Nie spotkało mnie w życiu jeszcze nic piękniejszego. Kocham cię. Jak nikogo przedtem. Dziękuję, że zadzwoniłeś. Kocham cię. Słucham? W tej samej chwili? Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Gdyby słyszała cię pani Amelia. Jestem szczęśliwa, Matyldo. Powiedział, że chce być blisko mnie i że jestem jego narzeczoną. Tak cię ucieszył ten telefon? Gdy kocha cię mężczyzna, na którym ci zależy, cieszy cię nawet jego głos. Masz rację. Ja też się cieszę. Chciałabym, żebyś zawsze była szczęśliwa. Nie może być inaczej, skoro Juan Carlos mnie kocha. Jestem tak szczęśliwa, jak nigdy przedtem. Ta pokojówka jest przekonana, że usiedliła pana inżyniera. Za kogo ona się uważa, żeby tak mnie odtrącić? Czy jestem aż taki brzydki? Mężczyzna jest czasem jak grzech. Im brzydszy, tym bardziej pociągający. Teraz już mnie to nie obchodzi. Za chwilę będzie to Juan Carlos. Maria jest skończona. Odtrącić mnie. Ricarda Lastre. Chyba się spóźnia. Owszem.
Oto i on. Zostawię was samych. Cześć, Ricardo. Jak się miewasz? Dobrze. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać właśnie tutaj? Widzisz, mów o co chodzi, nie mam czasu. Wiesz, jak cenię sobie przyjaźń twojej rodziny. Tak, wiem. Nie mogę więc być obojętnym na to, co dzieje się w twoim domu. O czym ty mówisz? Chodzi o dziewczynę, którą zatrudniliście, Marię. Ty nie wiesz? Nie wiesz, że to dziwka? Tak. To prosty... Znawczyni miłosnych uciech. Koniec odcinka 38. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Dariusz Dunowski. Czytał Lucjan Szołański.